Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Polonia 24, jedyny serwis informacyjny tworzony z myślą o Polakach za granicą. Agata Konarska, witam Państwa i zapraszam o to, co dziś przed nami. Wzięli w dłonie telefony komórkowe lub kamery i stworzyli niezwykłe produkcje poświęcone ważnym wydarzeniom z historii Polski. Konkurs Patria Nostra jest już rozstrzygnięty. Dzisiaj odbyła się finałowa gala. W rywalizacji wzięło udział ponad 250 szkół z Polski, ale również z Ukrainy i Kazachstanu. Anna Soporek. A więc stałam, nie widziałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż. Stawiają pierwsze kroki w świecie filmu i animacji, a na dodatek nie obawiają się zmierzyć z ambitną tematyką, bo do takich na pewno należy historia. Jest to jeden z epizodów wojny polsko-bolszewickiej, w której walczyły Orlęta Lwowskie, nazywana też polskimi Termopilami. Dynamiczny montaż, energiczna muzyka, całość trwa maksymalnie 30 sekund, proces twórczy już dłużej. Zaczęliśmy w grudniu, a skończyliśmy w końcu stycznia. Ten film, który nagrały, to była improwizacja, ale wyszło ładnie. W zakończonym dziś konkursie wzięły udział polskie dzieci z kraju oraz Litwy, Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi. Bez. Filmy dotyczyły różnych epok historii kraju. Obok rotmistrza Pileckiego pojawia się Sejm Grodzieński czy święty Maksymilian Kolbe. Chcemy budować nowoczesny patriotyzm za pomocą nowoczesnych form akceptowanych przez młodzież, lubianych przez młodzież. Podczas finałowej gali trzeciej edycji konkursu Patria Nostra nagrodzono aż 29 prac. Główną nagrodą jest wycieczka do Brukseli, ufundowana przez posłów do Parlamentu Europejskiego oraz wyświetlenie pracy na telebimach reklamowych w całej Polsce. Pierwsze miejsce zajęła młodzież z 6. Poznańskiego Liceum za film pod tytułem Wolność i Niepodległość. Anna Soporek, Polonia 24.